kurwa. Skręcisz w prawo, gdzie ty jedziesz? Taki osobisty. Niedźwiedź się zagapił. Taka, wiecie, plakietka, Piotrek. No to idziemy szukać pana Piotrka. O, babcia miód sprzedaje. Babcia z dziadkiem. Znaczy, no samochód zostawimy tutaj, a możemy sobie iść. Czy ty byś wszędzie chciał samochodem wjechać? Nie lepiej do wodospadu. Tak. Idziemy jeszcze zobaczyć, czy tam wyżej też może są jakieś, wiecie, no rzeka płynie z góry, tak? To teoretycznie, ale tam powinno być, bo tutaj no jest trochę, ale jakoś tak. No, a tutaj jest taki budynek, do którego ludzie się wprowadzili, ale to są jakieś służby. Pana Bela nam weszła oczywiście do domu. Weszła do budki strażnika. Takie dziwne miejsce, nie? Strażnicy są? Nie wiem, o co chodzi. Ty, ale o co chodzi w tym miejscu, nie? Tu jacyś strażnicy są? Tam są jakieś namioty. Może to jakiś jest refugee camp albo coś. Nie wiem. O, to jest fajna. O, tu jest bajka. O rany, jak tutaj jest ładnie. O, tu jest pięknie. Piękna woda. A tam mamy takiego... Kurwa, ja tu nie wchodzę. Co, gorąca? Gorąca. O, ja tu dole. Pokaż. O, cześć, nie w taką pogodę. Wait, wait. Nie no, to ciepła jest, no. No dobra, jest gorąca. Gorąca jest normalnie. Nie można wytrzymać. Nie, nie, nie wejdzie. Tu by trzeba było zostać na noc i wieczorem przyjść. Woda będzie, dalej jest ciepło, to w zimę tylko. Ja piękne miejsce, a tam niestety. Ale poszła do domu. No tak, my tu, a ty idź do domu. Piękna ta woda, pachnie jajkami strasznie, tak więc siarki pełno i pewnie innych minerałów, ale faktycznie no strasznie gorące, no nie da się teraz wejść i nie wiem co zrobimy, bo nie planowaliśmy tutaj zostać na noc. I co? Za gorąca. Tutaj taki zrobiony basenik i tam płynie, ale zjawiskowe miejsce. Jakby się ktoś wybierał do Grecji, to koniecznie w zimie, oczywiście w zimie wybierał, to koniecznie trzeba tu przyjechać. Wróciliśmy tutaj z powrotem do tego pierwszego miejsca, gdzie jest wodospad, bo pomyśleliśmy, że może tutaj będzie chłodniejsza woda,
Ale nie, tak samo, po prostu ten wodospad z góry, ta woda leci wrzątek, dosłownie wrzątek. I ja lubię gorącą kąpiel, tak jak wiecie, w wannie na przykład naprawdę potrafię wejść do gorącej wody, ale do tej nie jestem w stanie wejść. Dwa kampery tutaj przyjechały i chyba są z Polski. No, z Polski są. I pan Piotr tirem. No, pięknie było, ale przyjechali się tu leczyć. Szkoda, że nie mogliśmy się pokąpać. Tradycyjnie musimy obczaić, gdzie, co, jak, czy dobre miejsce, czy warto jechać, bo nie będziemy tłukli po wertypach auta na darmo. Ale woda po prostu jest niesamowita tutaj. A tu niestety trochę śmieci. Ale jak znajdziemy dobrą drogę, to haha, ta droga. Tamten początek był trochę taki tłusty. No co? A da się zejść do wody? No. A wjedziesz tu? Wow, woda po prostu jest niesamowita. Niesamowita, zaraz skakujemy. Pięknie. Pięknie, po prostu wow, wow, wow. I w takim miejscu plusem jest to, że tutaj tłumu ludzi nie będzie.
zawsze przygotujemy, to wtedy się nic nie dzieje. Jak się gdzieś zabunkrujemy, bo tak będzie wiało, albo taka burza będzie, to potem się okazuje, że nic nie ma. Coś tam jest, musisz iść zobaczyć, weź latarkę. Kurwa flak. Co ty gadasz? No teraz tak huknęło. No w najlepszym momencie, zarąbiście. Słyszałem, puf. Huk, no tak huknęło, tak pff, zrobiło. Musiałeś najechać, musieliśmy teraz najechać może na jakiś ostry kamień czy na coś. Ale co to było? Bo to nie są opony, w którym się łapie flak. O Jezu, zakręcają to tymi pistoletami. Co, za mało? Za mało, żeby go podnieść. I nagle wiatr ustał i się za chwilę okaże, że niepotrzebnie cała akcja. Fuck. Kurwa, ten się zjebał. Co, ty zepsuł się? Ja pierdolę, nie wierzę. Przeskakuje, no.
Już jest lepiej jeszcze ze dwa razy. Dobra, nic się nie spadało, spadł tylko. Wiesz co, ja ci powiem, że kurczę, przestało wiać. Chyba rozłożymy ten namiot i po prostu rano to się zrobi, co? Kurwa, miałem kupić taką poduszkę. Teraz kupię, kurwa. Taką poduszkę na spaliny. Podkładasz ci, podnosi. Się porobiło, ale się narobiło. Och, mówię wam, ale przygoda. I to napisałam wczoraj na Facebooku, że niektórzy narzekają, że w naszych filmach nic się nie dzieje, wszystko taka sielanka, no bo jest sielanka. Większość czasu mamy sielankę i po prostu jest fantastycznie i cieszymy się po prostu tym, że jest spokój. No ale niestety nie zawsze jest spokój, trzeba uważać, co się mówi i w złym momencie powiedziałam chyba po prostu. Niedźwiedź poszedł, tam jest taka przystań, taki, nie wiem jak to nazwać, jak się to poprawnie nazywa, tak, gdzie się przechowuje motorówki i łodzie. No to na pewno tam, wiadomo, są jacyś mężczyźni i albo tam na miejscu mają taki lewarek, albo no, ktoś tam podjedzie, albo powie mu gdzieś do garażu, bo ten nasz mały lewarek się zepsuł, a ten duży okazuje się, że akurat tak jak teraz jesteśmy ustawieni, to nie ma jak go po prostu bezpiecznie podłożyć, nie? Żeby dźwignąć samochód, zawsze kurczę. Muszą być, nie dość, że to koło przebite, to jeszcze muszą być jakieś inne przygody, utrudnienia. I to koło też, wiecie, to jest takie, aż nie możemy uwierzyć, jak to się stało, bo te opony to nie są takie zwykłe koła, które my mamy, jak są w samochodach osobowych. Tutaj te koła nie łapią kapcia. Więc ja nie wiem, po prostu... My ten samochód mamy już teraz łącznie chyba 12 lat i coś jest jakieś niewytłumaczalne. Ale właśnie to jest to, że po prostu w nocy my nigdy, właśnie nie mogę powiedzieć nigdy, bo właśnie czasem się zdarza, ale generalnie nie lubimy w nocy się
przestawiać, zmieniać miejsca, czy szukać miejsca. Zawsze staramy się znaleźć miejsce na nocleg przed zmierzchem, bo właśnie jak jedziesz po nocach, to nie widzisz i po prostu możesz na coś najechać, co nie zauważyłeś, i takie dziwne i się trafiają przygody. No ale nic, to co, damy radę, pchamy do przodu. No to już jest kółeczko zapasowe założone. Gadam tu w samochodzie, bo tam strasznie wieje. Chcieliśmy im dać jakieś pieniądze, nie? Ale wiecie, nie chcieli. To mówimy, chociaż butelkę wina. Nie. No więc bardzo fajni chłopacy, szybciutko pomogli i też nawet sami zakręcali. No, niedźwiedź to już taki wykończony po tej nocy, tak więc teraz będziemy jechać i szukać jakiś warsztat. No i zobaczymy, co z tym kołem. A ty zaraz będziesz biegać, tak? Ba, musiałam ją zamknąć w samochodzie, żeby nie przeszkadzała. Tak, już pójdziesz biegać, tak. Fu. Stej! O, Bella! Dzień dobry. Bella ma taki dziwny sposób mówienia. Halo, ale ja tutaj jestem, tak! Uspokój się. I can't do nothing. Yeah. The only I can do is put another tire. Yeah, yeah. But have you got? It can be used, but this size. Yes, this size. Yeah. But not this. No. It doesn't matter. It doesn't have to be new. It can be second hand. No new, used. Yeah. Brilliant. Okay. No to niestety opona się nadaje na śmieci. Pan nam da po prostu jakąś używaną oponę, żebyśmy mieli zapasówkę, a będziemy jeździć na tamtej, bo tamta jest nowa. Mm. Pan nie ma dokładnie oczywiście takiego rozmiaru opony, ale znalazł nam taką, którą możemy założyć, bo jest na wysokość taka sama, tylko trochę węższa. I tak będzie na zapasówkę.